Ja mogę to uzupełnić jeszcze, jeśli chodzi o Gillesa. Ja bym powiedział tak, że ważne jest, że Gillas był komunistą jugosłowiańskim. Do przyjacielki i współpracownik oczywiście musiał w tym być. I ważne jest, że on był pierwszym, który odczarował, że tak powiem, całą konstrukcję ideologiczno-propagandową, która miała dla marksistów i dla socjalistów legitymizować ten system. Konstrukcja polegała na tym, że naprawdę się liczą w społeczeństwie tylko podziały, które można, te podziały społeczne, które można sformułować w kategoriach klasowych. Podział klasowy opiera się na własności. Własność jest państwowa, a więc ogólnonarodowa, uspołeczniona. Wobec tego te podziały, które występują w krajach socjalistycznych, mogą być napięcia, mogą być konflikty, ale nie mają klasowego charakteru, a więc nie mają tej doniosłości, podczas gdy społeczeństwo zachodnie, ze względu na charakter własności, które w nim występuje, jest rozdarte nieuchronnie klasowym konfliktem. Gillas to odczarował i uderzył w te ideologiczne samousprawiedliwienie, w samo serce je ugodził jego własną broń. To znaczy powiedział, że własność to jest konstrukcja, która jest powtórzona na samym początku listu otwartego, oczywiście bez powołania się na Gillasa, bo już jakby to powiedzieć, nie chcieliśmy dolewać oliwy do ognia. W tradycji partyjnej Gillas był już całkowicie taką wyklętą postacią. On był w pewnym sensie zwrotniczym, to znaczy on zmienił język, którym można było myśleć i mówić o tym systemie, i pierwszy utorował drogę do jego oskarżenia w kategoriach właśnie marksistowskich, jako systemu dyktatury o charakterze klasowym. Tego klasowego charakteru brakowało wszystkim innym krytykom, nie wyłączając krytyk ze strony trockistów. Jeśli chodzi o trockistów, to jest oczywiście osobną sprawą relacje pomiędzy tym, co myśmy pisali, a tym, co pisali. Trockiści byli różni. Co innego też pisał Trocki, co innego pisali trockiści po śmierci Trockiego. Ale ja bym powiedział generalnie tak, że trockizm był ważny politycznie w rozgrywkach wewnątrz klasy rządzącej w Polsce w tamtym czasie. Nie jest przypadkiem, że taką tendencję do tego, żeby nas umoczyć w trockizm i jeśli się da, to także bezpośrednie kontakty z trockistami, no choćby w ten powiewacz, któryśmy chcieli od trockistów pożyczyć, choćby w to, żeśmy spotkali się parokrotnie z takim zapraszanym zresztą przez KCZMS, bo on przyjeżdżał jako socjalista belgijski, a więc towarzysz trockistą belgijskim, że to miałoby świadczyć o jakichś ścisłych, złowrogich, ideowych i organizacyjnych powiązaniach. To było bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy chcieli Gomułkę i jego ekipę, no mówiąc już tak personalnie, wysadzić z siodła, posługując się przy tym w dodatku retoryką o zabarwieniu z lekka, a czasem nie z lekka, nacjonalistycznym, musieli się jakoś legitymizować w Moskwie, jeżeli chcieli przejąć ster władzę w tej partii. I trzeba było wskazać, że Gomułka jest miękki, a jego ludzie jeszcze miękksi. Że oni dopuszczają do niebezpiecznych procesów podgryzania podstaw ustroju i że to tolerują. I najlepiej się było posłużyć takim schematem, który dla radzieckiego policjanta, dla kagiewisty, dla ideologa takiego jak Susłów oznaczał największą grozę. A od Stalina poczynając, cała radziecka myśl czy bezmyślność w tej sprawie za głównego diabła miała Trockiego. Trockiego i Trocki. Wobec tego pokazywania, Trocki w Polsce nic nikomu nie mówi. Jeżeli w sporze chińsko-radzieckim strona radziecka i strona chińska wymyślała sobie od trockistów, to mniej więcej znaczyło tyle, co użycie wyrazu powszechnie uważanego za obelżywy. Ale nieprzypadkowo wybierano właśnie ten wyraz. To
było wymierzone w szczególną terminologiczną wrażliwość radzieckich ośrodków władzy ideologicznej i radzieckich służb po prostu, służb specjalnych. I dlatego ze strony, no powiedziałbym, tych partyjnych ówczesnych nadzorców, bo to bardzo różnie się układało, w 68 się układały te koteryjne przetargi o to, jak nas sądzić. Nie tylko ile nam dać, ale za co nas, o co nas oskarżać i tak dalej. Wobec tego oskarżenia o trockizm była wyraźna różnica zdań. Byli tacy, którzy traktowali to niechętnie i byli tacy, którzy specjalnie to podgrzewali. Więc jak się mówi o trockizmie, zwłaszcza jak się dzisiaj powraca do tego konceptu trockistowskiego, to trzeba pamiętać, że w tamtym czasie był to szton, którym się posługiwały, najbardziej betanowe, najbardziej takie zbliżone do KGB, po prostu podłamy komunistycznego establishmentu. Także gdy się mówi o trockizmie, to jeszcze w tamtym czasie, bo dzisiaj to jest co innego, to jest czysto teoretyczna dyskusja. Dzisiaj ja wiem, że trockistą był za młodu na przykład Jospin. Zresztą Jospin, jak go miałem przyjemność spotkać jako prywatnego człowieka na początku lat 90. we Francji. Już nie będę tłumaczył okoliczności, które są bardzo zabawne, ale są może na towarzyską okazję, to pierwsze słowa, jakie mi powiedział, no jak Solidarność mogła poprzeć coś takiego jak pan Balcerowicz. On już nie był trockistą, był bardzo wybitnym działaczem socjalistycznym. Potem został socjalistycznym premierem Francji i chciałbym wiedzieć, jak on mógł prowadzić taką politykę gospodarczą, jak prowadził. Czyli chętnie oddałbym mu z powrotem to samo pytanie. To jest bardzo zajmująca kolej losu, że tak powiem. Człowieka, idei, ale trockistów pełno jest wśród naszych zachodnich partnerów i przyjaciół, byłych trockistów. Właśnie to mało jest takich, którzy w 68 roku przez tę młodzieńczą chorobę nie przeszli. Mimo to trockizm był oczywiście w latach 60., a tym bardziej później na Zachodzie, małym, marginalnym odłamem alternatywnych ruchów skrajnie lewicowych, który właściwie w tej chwili jedynie ta tradycja we Francji, o ile wiem, ma, a tu się już mogę mylić, bo nie mam pewnej orientacji, ma jakie takie pięć. To jest wszystko.